Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich Lafowiczów, Letnia Akademia Filmowa i cykl Łukasz Maciejewski zaprasza. Dzisiaj zapraszam, czy teraz zapraszam do obejrzenia filmu Interior Marka Lechiego i moim gościem w tym cyklu jest reżyser i scenarzysta Marek Lechki. Witam Cię Marku bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Marku, Twój film, który to wejdzie do dystrybucji studyjnej we wrześniu, więc jest to pokaz przedpremierowy. Pierwszy w Polsce pokaz odbył się w Gdyni w zeszłym roku na festiwalu z pewnymi przygodami, co może warto, o czym warto wspomnieć. To jest odważna próba powiedzenia w dzisiejszym kinie czegoś bardzo osobistego i osobnego z założenia. To zresztą jest Twój stały model rozmowy z widzami i pokazania swojego świata. Nie kręcisz filmów często, to są filmy, które tak było i z Erratum, i z moim miastem. To są filmy, które są wynikają z Twojej głębokiej potrzeby powiedzenia właśnie czegoś osobistego. I chciałbym zapytać o to trudne doświadczenie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wydaje się, że no, jest taka pogoń bardziej za efektem, nie chcę powiedzieć efekciarstwem, ale właśnie za efektem. Robienie takiego osobistego kina to jest duża odwaga. Dziękuję Łukaszu za ten wstęp. No więc tak, to się zgadza, to znaczy to jest, rzeczywistość się zmienia, ewoluuje i to co się dzieje z rzeczywistością jak gdyby wpływa na nasze, na zmianę, na widzenia pewnych aspektów tej rzeczywistości. I w sytuacji, w której prezentuję film tak, powiedziałbym, skromny, robiony z skromnymi środkami, małymi środkami, to jest to, musi iść za tym odwaga jakby, to znaczy, i można powiedzieć, że ten film jest odważny w tym sensie, to znaczy z góry wiem, że będzie trudno później ten film pokazać bardzo szerokiej widowni. Wiem, że ta widownia to będzie przeważnie widownia kin studyjnych. I jak gdyby... tak, to też nas zostawia z pewnymi smutnymi myślami końcem końców, bo wiadomo, że robi się film po to, żeby uzbierać energię na kolejny film. Tutaj boję się, że po prostu tak nie będzie. To znaczy, takie kino zawsze wymaga potężnego nakładu energii, dlatego że mam poczucie, że tam każdy element podnoszę i przyglądam się mu, czy pasuje do tej układanki. To nie jest coś, do czego ja mogę podejść z chłodnym umysłem i powiedzieć, dobrze robię kino komercyjne, z którym się zaraz pożegnam i będzie tyle, prawda? Natomiast tu jest coś, za co ja chcę wziąć pełną odpowiedzialność, daję tutaj z siebie bardzo wiele, ale później, że tak powiem, chciałbym mieć jakąś dobrą energię zwrotną. Jeśli jej nie ma, to zastanawiam się, czy w ogóle to jest dobry czas na takie kino. Mhm. Ale też na pewno dochodzą, docierają do ciebie i w gruncie rzeczy tak zawsze było. Głosy widzów naprawdę zachwyconych, którzy bardzo ten film przeżyli. Głosy twoich kolegów, koleżanek, artystów, sam słyszałem taką entuzjastyczną wypowiedź Agnieszki Holland na przykład o filmie, więc może takie głęboka wejście w ten świat, który chcesz nam dać przez niewielkie grono, ono jest tą energią, której szukasz. Właśnie tą energią, która daje takie paliwo do robienia różnych rzeczy. To znaczy, to jest tak, że jeśli nie miałbym w ogóle zwrotnej informacji, to znaczy, że się pomyliłem.
Tu jest sytuacja o tyle skomplikowana, że mam poczucie, że ten film jest najbardziej udany z moich filmów. To jest moje odczucie. Najciekawszy, podejmujący najważniejsze chyba tematy, opowiedziane najdojrzalej. I teraz no, w sytuacji, kiedy nie byłoby w ogóle żadnej zwrotnej informacji, to wtedy bym pomyślał, okej, to ze mną jest coś nie tak. Ja myślę, że ten film jest dobry, on jest zupełnie zły w oczach innych. Natomiast jeśli pojawiają się takie głosy i one wcale nie są aż takie rzadkie, z tym, że jest to, że tak powiem, relatywnie mało ludzi jeszcze widziało ten film, to gdzieś tam mam takie, towarzyszy temu poczucie, że w sztuce, w muzyce czy w filmie można zaproponować coś, co będzie trafiało do wąskiej grupy, ale to dotrze bardzo mocno do środka. Jak gdyby no, zadziała na ich wnętrze. Także no tak, ja tylko mówię to, o czym mówiłem wcześniej, że nie ma jak gdyby tego, tej energii zwrotnej, pozytywnej. Tu jest jeszcze dodatkowy element, którym jest ta nieszczęsna epidemia, blokująca ten film na wielu polach i po prostu stąd się bierze taki rodzaj pewnego rozgoryczenia. Nie chciałbym tutaj jak gdyby się za wiele na ten temat rozwodzić, ale tak to wygląda. No to pomówmy o samym filmie. Od tytułu wychodząc, interior, czyli coś wewnętrznego, ale też różnie można to czytać definicyjnie, można metaforycznie, zresztą twój film ja bym sugerował, żeby traktować jednak jako metaforę, chociaż ma również realistyczną tkankę, poruszasz. I w tych prowadzonych refrenowo opowieściach o Magdzie i Maćku, bohaterach granych zresztą wspaniale przez Magdalenę Popławską i Piotra Żurawskiego. Opowiadasz o bolączkach właśnie z jednej strony korpoludków, tak bym powiedział, czyli ludzi uwikłanych w życie w ramach funkcjonowania w kontrybucji z, właściwie to powiedziałam, te korporacje, ale też rejestrujesz świat, mówię o tej pandemii, który właśnie się chyba chwieje na dobre i na złe pewnie, prawda? Bo już dzisiaj to film jest świeżutki, a już dzisiaj widać, że pewne założenia, które tutaj pokazałaś, takie mechanizmy wypracowane przez ostatnie 3 dekady, powiedzmy, one już dzisiaj wydają się właśnie takim zapisem trochę historycznym. To jest bardzo ciekawe, więc zacząłbym od tytułu, jak ty go sam chciałbyś, widzisz, czytasz, a po drugie właśnie o ten aktualizujący aneks, prawda, że opowiedziałeś coś, co wydaje się jest taką rejestracją momentu, sytuacji, również nadzoru nad jednostką, która no dzisiaj pewnie funkcjonuje nadal, ale musi wyglądać się rzeczy inaczej. Tak, to znaczy, jeśli chodzi o tytuł, to wnętrze, z jednej strony jest to wnętrze, nasze wnętrze, ku któremu coraz rzadziej się zwracamy. Mam wrażenie, że jakiś aspekt rzeczywistości zewnętrznej bardziej nas interesuje i to, jak w nim funkcjonujemy, jak się do niego dopasujemy. Po drugie, wnętrze jako wnętrze takie, wnętrze kraju, w głąb którego udaje się bohater. To jest też jak gdyby, podoba mi się pewna wieloznaczność tego tytułu właśnie, że ten tytuł interior, wnętrze może mieć kilka różnych znaczeń. Generalnie najważniejszym jest to skierowanie ku sobie, ku wnętrzu. Ja mam takie poczucie, że generalnie problemy, o których ja mówię, one może z jednej strony są truizmami, bo słyszymy o tym wiele, że korporacja, że korpoludziki, system i tak dalej, i tak dalej.
ale z drugiej strony widzę też taką tendencję, że w tym systemie całkiem dobrze nam się funkcjonuje, że skupiamy się na pracy i wydaje nam się, że to jest dobry kierunek. Bardzo, bardzo trudno jest wyjść poza pewien nurt. Bardzo trudno jest przyjrzeć się temu, jak to naprawdę wygląda i zadać sobie pytanie, co jest ważne w życiu. To też może brzmi banalnie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że takich filmów, które by opowiadały o tym, co jest teraz, jest stosunkowo niewiele, stąd wydaje mi się, że ten głos jest w jakiś sposób świeży. No tak, no, czyli moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że jest pewien nurt, w którym czujemy się w miarę dobrze i bardzo trudno jest wyjść, stanąć obok i zadać sobie pytania, które są być może najistotniejsze. W którą stronę iść? Trudno jest uruchomić taki tryb obserwacji, takiej neutralnej, nieoceniającej obserwacji. Mhm. To jeszcze na koniec powiedzmy, Marku, o Twoim pomyśle na formę tego filmu, czyli czy to już pierwsza koncepcja była, że oglądamy dwa wątki. Nie chcę, żebyśmy za dużo powiedzieli, żeby Państwu nie psuć przyjemności, czy nie zdradzać czegokolwiek właściwie, albo zbyt wiele, ale że no, tyle możemy powiedzieć, że te, nie powiemy, jaka jest niespodzianka w końcówce, ale wątki prowadzone są niezależnie. Mężczyzna i chłopiec, mężczyzna i kobieta. No i pytanie o energię aktorską, bo tutaj wymieniłem te dwa nazwiska. Oczywiście świetnych aktorów, nawet w małych rolach w filmie jest więcej, ale no, największa odpowiedzialność spada na Magdalenę Popławską i Piotra Żurawskiego. Tak, no ten wybór aktorów był, on, jeśli chodzi o wątek Magdy, to tak, to wiedziałem, że od początku to powinna być ona, że ona ma tą energię, która jest tutaj potrzebna, bo ma w sobie pewną delikatność, ale też potrafi być w jakiś sposób histeryczna, także to bardzo mi odpowiadało. Natomiast co się tyczy Maćka, no to tutaj przyznam szczerze, że miałem inny pomysł na głównego aktora, ale zaraz z tego, że robiliśmy próby, to w toku tych prób okazało się, że najbliżej temu, co gdzieś tam mnie porusza, dotyka, jest interpretacja zaproponowana przez Piotra Żurawskiego. Także to były takie wybory i szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego. Dostałem w pełni to czego oczekiwałem. No dobrze, to zapraszamy Państwa na film Interior Marka Lechkiego. Zapraszamy również do kin. Powiedz konkretnie data, kiedy film wchodzi? 11 września najprawdopodobniej będzie premiera 2020 roku. Zapraszamy do kin. No i wracając do Twojej pierwszej wypowiedzi, masz w tym kraju kibiców, ja się do nich zaliczam, entuzjastów i czekamy, żeby ta energia, która jest konieczna, żeby kolejne filmy powstały, towarzyszyła Ci nadal, żebyśmy, no najdalej za rok. Super, bardzo dziękuję. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że wybaczcie Państwo pewną nieskładność w moich wypowiedziach, ale ja już tak mam, że po prostu jest to dla mnie w pewnym sensie dyskomfortowa sytuacja. Nie potrafię mimo upływu czasu jak gdyby znaleźć na to sposobu i tyle. No. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za prezentację i za to, że kibicujesz temu filmowi. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Nie odczuliśmy w żaden sposób dyskomfortu spotkania z Tobą, chociaż wiadomo, że lepiej byłoby twarzą w twarz, zwłaszcza w roztoczańskich, miłych, urokliwych, cudownych zaułkach, ale dobre i to, co mamy. Bardzo Ci dziękuję. Marek Lechki był... Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa na film. Do zobaczenia. Dziękuję.